Okej, kontynuujemy. Tym razem szukamy zdrajcy razem z Gollumem. Oho. Małe problemy. Okej, to przez kontroler. Lecimy. Już byliśmy z nim na misji, gdy szukaliśmy skrytobójcy. Look there. Do you see? The dark mistress offers her little ones a nest filled with her children. No ja je próbowałam raz obudzić, ale... Silly ranger, not that way. No. Co, one idą z nami? No wcześniej nas atakowały, więc... Okej, nie kłam. Okej, dobra, ale nie kłam. Nie kłam Golluma, bo stał sobie tak u nich pod nogami. W sumie to Gollum. O, niewidoczny dla oczu. O skurczybyk, nie? Jak można dla orków służyć? On jest w środku. Ej, on jest w środku. Nie podoba mi się to. Wow, brama jest otwarta. Wow! No nie, stary! Ale motyw. Ale bym się nadziała na brygadę. No. O tak. I'm on important business. Go to see the man breaker. Just met with a traitor, so I have valuable information for him. Aha, czyli to jeszcze nie widzimy tego zdrajcy z Gondoru. Z Minas Ithil. Why are you bothering to stop and brag about it to me? Get moving, you maggot! Akurat larwo by do niego powiedział. Na pewno by użyłby. Kurczę, mogłabym go zabić. Nie? Oi, make way. I have important news for the war chief. Just met with a pink-skinned traitor. He had quite a message for the boss. You better shut your mouth and get moving. Landbreaker will skin you if you keep prattling on like that. Dobra, teraz będziemy mieli problem. Jak my mamy tam dotrzeć, nie wywołując alarmu? O stary, szybciej! O Boże. No to jest to. Ja mam tam wejść. Zabił go! Jezu. No tego się nie spodziewałam. Never speak of the traitor openly. Let this miserable dead glob be a
example to the rest of you. The next maggot to even whisper the word traitor around me will get worse. No nie, teraz? Powaga. Mam go pokonać. No nie, 17 level, no będzie trochę ciężko, bym powiedziała. Nie zauważyli, prawda? No fakt, ten się zorientuje, bo tu ciało leci. Leży. Idzie. Przuważ mnie, jak tędy przejdę? Wiecie, co zrobię? Tutaj jeszcze brygada, widzę, stoi. Nie, do góry. Spokojnie. I tu powinien jakiś miś ostać. No to wołam go tu. You ever see that skinny little patch of skin and bones running around these parts? Mm-hmm. Best just ignore him. Too skinny to eat, too weak to be a threat. Kurczę, chciałam go za tym winglem tutaj. Przydusić. O nie, piesek tu idzie. Uwaga. Zaraz mnie przyuważy. Jeszcze jeden tam został. Z nim będzie ciężko, wiecie? Serio? No właśnie. I suppose you're here because of the little turncoat I have in Minas Ethel. Well, you won't learn anything. Ten ludziałam to jest ten. Serio? Musiał mi przerwać? Jest, to za akcja. Wow, jak poleciał, jak wariat. Trochę mi przeszkadza ten łucznik, gdzie mnie jednak... Mogę się nim podładować, nie? Przysłuchaj wodza. No nie. Jezu Chryste.
Dobra, wiem co mam zrobić, tylko przeszkadza mi tym piecem tutaj. Nie tego, tego mamy przesłuchać. Sauron? Nice, to było ciekawe. Ej, mamy legendarkę. Kaptur legendarki. This is the work of the Witch King. He taunts us. We must get my ring back. And we will. But first we have to deal with the traitor within me, this evening. Tell him, cruel Avenger, and bloodthirsty killer. Gulowa widzę, co dergało ostro. A Gollum chce się dowiedzieć. He has his uses. Gdzie jest pierścień? Tylko i dla... Tylko dlatego nam pomaga. Boże, same awanse. Cudnie. Jeszcze punkt umiejętności. Ekstra. Czyli rozumiem, od tej pory będę mogła ich sobie... With my ring, I could have stopped that from happening. We must get it back. And we will. But first we must deal with the traitor within Minas Ethel. Kurczę, a teraz tutaj nie wejdę, nie? Zamknięte. Jaka szkoda. No i spróbujmy sobie, zobaczymy jakie widoki z samej góry. Nice. Teraz pytanie, kto jest zdrajcą w Minas Ethel? Właśnie, bo tutaj mamy niepoz... O, szkoda, że... No kurczę, szkoda, że nie można tutaj wejść do góry. Jak pięknie, ekstra. Gdzie to jest teraz? Gdzieś w tamtą stronę. Wow. Mamy 10 gondorski artefakt. Some orcs are self-styled marauders who crave riches more than other orcs. Greed, not bloodlust, motivates them. And unlike most other orcs, they wear jewelry such as this ring to mark their step. The ring of Numenor, and a well-crafted one by the standards of men. Jak na ludzkie standardy. No powiedział Kowal, także on wie, co mówi. I teraz co? Zrobimy sobie tak, to odblokujemy. Będziemy mieli pięknie ulepszone. Ej, poczekajcie. Dobra. Czyli, ej, czy mi się wydaje, czy tak, ulepszyłam to. Najpierw ulepszyłam to, potem to jeszcze jedno ulepszenie wyszło? Albo to jest 1:2, tak jakby. Rzeczywiście. Nie, tutaj jest trochę tych ulepszeń. No dobra. Niemniej jednak, coś tu jeszcze mieliśmy znaleźć i potrzebna będzie mi do tego mapa. Właśnie. Tutaj mamy pomnik, który mamy zniszczyć. Tu jest drugi pomnik. Tu mamy Ithildin, czyli nie wiem który. Zebrano 5/6, czyli to będzie ostatni Ithildin do otworzenia tych wrót, za którymi też będzie się krył jakiś legendarny... jakaś legendarna rzecz. Nie podnieśliśmy jeszcze tutaj z tego ludołamacza. Tej legendarnej peleryny. Czekajcie teraz, którą stroną stąd wyjść?
którą stroną się stąd wydostaniemy. Kurczę, dawaj, dawaj, dawaj. Do góry, do góry. Boże, jakie to ładne jest. Piękne. Ja się zastanawiam, czy ja w dobrą stronę będę skakać. Chyba tak. Jak nie, to będziemy szukać. Co mu się stało? Nie może chyba tędy skoczyć. No to nie, nie? No zobaczcie, co tu lata. O nie, wytrzymam. No w dobrą stronę skaczę. O Jezu, niedobrze mi. O Jezu, niedobrze mi. Blala. Nie mogę, wiecie? Nie widzę. Teraz... I mamy draki. Draki atakują wrogów ogniem z dystansu. Strzel drakowi w głowę, gdy będzie atakował, aby sprowadzić go na ziemię. I wtedy możemy... To podobnie w Wiedźminie, pamiętacie? Jak z gryfami walczyliśmy. I oczywiście, kiedy zadamy mu obrażenia, prawie go zabijemy, będziemy mogli go dosiąść. Tyle tylko, że ja nie mam odblokowanego tego... Nie trafiłam. Co jest? Co uderzył? We mnie? Nie, chyba co? Ja stąd spadam w każdym razie. Tutaj było coś dla mnie? Czy podniosłam? Podniosłam. Boże, skleroza nie boli. Czy mi ten drak jest teraz potrzebny? Chyba nie bardzo, bo mamy ekwipunek. I będziemy mogli sobie zmienić tą pelerynkę. 14 poziom, jak pięknie, cudownie. Ok, przechodzimy sobie do tej mapy i teraz jesteśmy na dole, więc gdzieś to powinniśmy tutaj mieć dostępne. To sobie jeszcze to obbadamy, pozbieramy, tylko to będzie piętro niżej, dokładnie. Fajne są draki. O matko. Tyle tylko, że ja nie mam tej umiejętności. Już nie robi mi to zbytniej różnicy. I gdzie to jest? No nie, jeszcze nie trafił. On mnie goni. Jakoś nie wiem, się mną zainteresował. Szczególnie. Pewne rzeczy. Nie, nie, nie! Nie! Jezu, jaka trzoda tutaj. Jak to wejść na górę? Bawią z drakiem. Ja nie potrzebuję. Na razie. Nic mi to nie da. Okej. Okay. I teraz trzeba się... O, dobra. Już widzę jedną część. To jest nam potrzebne, więc zaznaczę sobie już tą drugą znajdźkę. Czyli te elfie słowa. Okej. Okay, mamy to. I co tym razem znaleźliśmy? This artifact, a chunk of moonstone, was our last acquisition before the orcs came.
A scout found it, still smoldering out in the fields where it fell to earth from the moon overhead. I am... First, they'll be the blame. An ill omen from the skies. Minas Ithil was doomed long before this moonstone fell to earth. W ogóle też starczami tam jakimiś pociskami z ogniem rzuca, zauważyliście? Tu jest posąg. Ono jest. Przeskoczyło. Goddammit! Chłopie do przodu. Och, Boże, nie, musi zejść na dół, bo inaczej nie da rady. No proszę. Dobra, ale ja mam go w nosie w tej chwili. To będą poboczne. Będę sobie chciała awansować. O, jest wrak. A my zajmiemy się tutaj. Gdzie to jest? U góry. O, jak ja mam tam wejść? No to będzie ciekawe. Gdzie jest to słowo? Puść się. Okej, mamy to. Ukończono. Super. Możemy odblokować umiejętność. A nie wiem, wydaje mi się, że zniszczyliśmy wszystkie pomniki już, więc. O, to jest dobre, gdy wskaźnik mocy jest pełny, naciśnij AB. Tylko to trochę niewygodne, aby szybko wyssać wroga podczas walki, czyli możemy podczas walki to zrobić. Nie bardzo, bo kurczę, niewygodne, ja to będę wciskać. Jakieś może przyjęcie. Cóż tu mamy jeszcze? Odwet. Wykonanie w idealnym momencie ostatniej szansy natychmiastowo zabije wroga, który próbuje cię wykończyć. Nie działa na kapitanów, graugi i draki. Ha. Czyli na zwykłe orki tylko działa. Rzadko mi się zdarza, prawdę powiedziawszy. A, możemy wezwać wierzchowca. A tutaj dopiero mamy... Widzicie? Na ostatnim dopiero jest smoczy jeździec, także nam trochę daleko do tego. Je, jakoś specjalnie się nie śpieszę. Da rady je ominąć, więc... Co tu mamy dobrego jeszcze? Potężny strzał. Aha, rozumiem. Wszystkich tutaj odrzuca, a to... Eksplozja mrozu. Aha, czyli będzie ich zamrażać. To może nie. Upiór. To jest to, a ostatnia umiejętność to jest łowca skarbów. Automatyczne zbieranie łupu upuszczonego przez pokonanych wrogów. Ha, mogliby tak w ogóle zrobić od razu, że jest automatyczne. Tutaj musimy wypełniać zadania główne, by to odblokować. Moglibyśmy coś ulepszyć w takim razie, tylko co? Aha, że kontra oddaje strzałę. Zdobywasz moc po każdej kontrze. To jest fajne. Zdobywaj moc za każde zabójstwo z ukrycia. Za celne ciosy mieczem zdobywasz znacznie więcej mocy. Moc zeruje się po otrzymaniu obrażeń, niecelnym ataku lub opuszczeniu walki. Hmm.
Szansa na trafienie krytyczne znacząco wzrasta, gdy seria ciosów wynosi ponad 20. No tak średnio dobijamy do tej 20. Egzekucja powalonego pozwala na zasypanie go gradem ciosów przed zabiciem. Naciskaj szybko X, czyli tak jak przy tym zamrożeniu. Naciśnij X, aby dokonać egzekucji dodatkowego wroga. Egzekucja każdego dodatkowego wroga pochłania skupienie. Dobra, ale niech będzie, to jest fajne. Wykonujemy egzekucję i możemy się przenieść, wykonać egzekucję na drugim, widzicie? To znaczy upiorem naszym. To jest fajne. I co my mamy tutaj do roboty teraz? Co możemy jeszcze zrobić? A, pułapka. Zostawił pułapkę na swoich wrogów, wyłap go wpadając w nią. Okej, okay, i nagroda. To są takie poboczne, tylko wam nie będę pokazywać. I gdzieś tam na streamie się spotkamy. Natomiast gdzie są zadania? Gdzie jest zadanie główne? Nowe. To jest Vendetta, to nas nie interesuje. Tego jeszcze nie odblokowaliśmy, czyli czegoś jeszcze nie zrobiliśmy. Pewnie będziemy musieli do Mina City wracać, by odkryć zdrajcę. No właśnie. Ciekawe, kto okaże się tym zdrajcą. To jest ciekawe. Wrogowie zebrali się na arenie, a czarnoksiężnik rzucił wyzwanie ożywieńcowi. Wow, no dobra. To w kolejnym odcinku czeka nas coś bardzo ciekawego. No i tutaj mam tego orka z 28 poziomu. Mam nadzieję, że na niego nie trafię. Tutaj ktoś jest ostro obity, widzę. To fajnie by było go wykończyć. Tak samo ten. Ten jest zwykły, to jest jakiś... O Jezu, zapomniałam. Niebiescy to są legendarni. Heroiczny, okej, to jest jakiś heroiczny. Już jakiś ork tam z ponad 10 levelem. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to co? Dzięki serdeczne za kolejny odcinek spędzony razem i słyszymy się w kolejnym. Będzie ciekawe, dowiemy się, kto jest zdrajcą. Podoba mi się, fajnie, że tutaj jest jakaś fabuła i nie ma takiego przymusu robienia wszystkich pobocznych misji. Ale robi je się z przyjemnością, prawdę mówiąc. Także zapraszam was do kolejnego odcinka albo na stream. Zależy, co wolicie. Trzymajcie się, pa pa.